Nasz materiał powstał w odpowiedzi na krytykę zawartą w tygodniku regionalnym w artykule Wiktora Locha i komentarza Urzędu Miasta Otwocka dotyczącego naszego materiału Jak wygrać przetarg ABC Przedsiębiorcy. Firma wygrywająca przetarg, zbulwersowana naszym materiałem i sugestią kłopotów finansowych firmy, ostatecznie przyznaje się do nich i stwierdza, że nie mają one wpływu na jakość i terminowość świadczonych usług. Tajemniczy informator tygodnika regionalnego, będący pracownikiem Urzędu Miasta Otwocka, stwierdza, że 80% firm ma nieuregulowane płatności względem ZUS-u i Urzędu Skarbowego i w większości przetargów rezygnuje się z tego typu wymogu. Podkreśla również, że w tym przypadku nie byłoby komu oświetlenia serwisować. Czyli potwierdza, że firma, która wygrała przetarg w Urzędzie Miasta, w momencie przystąpienia do przetargu zalegała w płatnościach w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. Jak się okazuje, załącznik nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu reguluje tą kwestię, o czym widać urzędnicy nie są świadomi. Jest to oświadczenie o treści: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w artykule 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie musiał podpisać każdy z oferentów, aby przystąpić do przetargu. Ale co tak naprawdę zawiera ten zapis, dowiadujemy się, wczytując się w zapis artykułu 24 ust. 1, a w szczególności ważny okazuje się punkt 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W tej sytuacji firma wygrywająca przetarg, jeśli faktycznie zalegała w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, jak twierdzi informator tygodnika regionalnego pracujący w Urzędzie Miasta Otwocka, poświadczyła nieprawdę i grozi jej odpowiedzialność karna. Niestety, firma będąca w kłopotach finansowych najczęściej zalega z tymi płatnościami. Co zadziwiające, przeglądając specyfikacje przetargowe, zauważamy, że Urząd Miasta zwykle wymaga zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego oraz gwarancji bankowych. W tym przypadku jednak tak się nie stało. Co więcej w sprawie, rzecznik prezydenta pani Marta Woźniak nie poinformowała nas niestety o tym, że konkurencyjny oferent sfałszował dokumenty, startując do przetargu. Czy zarzut nierzetelności i wciskania taniej sensacji opartej na manipulacji przystoi urzędnikowi? Szczególnie takiemu, który udziela wybiórczo informacji, a po publikacji nie chce wypowiadać się przed kamerą na temat sprawy. Czy pan prezydent złożył już doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nieuczciwego przedsiębiorcę, który został wykluczony z przetargu, a zaproponował dużo niższą cenę? Czy sprawdzi firmy, które podpisały oświadczenia, czy faktycznie nie zalegają w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS, co do których jest podejrzenie znajdowania się w słabej kondycji finansowej? A może ktoś w końcu zainteresuje się sprawą i podejmie się zweryfikowania prawidłowości przebiegu przetargu i wiarygodności złożonych dokumentów? Trudno będzie nam się tego dowiedzieć, ponieważ w chwili obecnej rzecznik prezydenta odmawia nam spotkania i kontaktuje się z nami jedynie telefonicznie i mailowo. Powód? Według pani rzecznik jesteśmy nierzetelni. O komentarz do sprawy poprosiliśmy radnego Bartłomieja Kozłowskiego, który dopatrzył się już innych nieprawidłowości w Urzędzie Miasta Otwocka i zgłosił je do organów ścigania. Przetarg, który odbył się na konserwację oświetlenia ulicznego, rzeczywiście może wzbudzać wiele kontrowersji. Z jednej strony powinniśmy cieszyć się, że wygrała firma, duża firma z Otwocka, która, muszę powiedzieć, cieszy się bardzo dobrą opinią. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ta firma wzbudzała jakieś kontrowersje. Z drugiej strony w przetargu startował podmiot, który zaoferował dużo niższą ofertę, bardziej korzystną dla miasta, bo prawie o 30% niższą, i został z tego przetargu wykluczony. Z informacji, które docierają do nas z Urzędu Miasta Otwocka, dowiadujemy się, że powodem wykluczenia drugiej firmy było fałszowanie dokumentów, które były niezbędne do przeprowadzenia przetargu. I w tym miejscu zalecałbym prezydentowi Otwocka, aby złożył doniesienie, o ile tego nie zrobił, do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez tą firmę i tym samym uciąłby wszelakie wątpliwości. Jeżeli chodzi o drugą firmę,
która wygrała przetarg, uważam, że prezydent powinien zwrócić się do niej, aby ona przedstawiła mu odpowiednie zaświadczenia ZUS-u i z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. Tym samym można byłoby zdementować plotki o słabej kondycji finansowej firmy. Oraz odsunęłoby to cień podejrzenia o poświadczeniu nieprawdy przez tą firmę, która wygrała przetarg. Liczę na to, że sprawa zostanie szybko wyjaśniona i nie będzie wzbudzała takich kontrowersji.